Witajcie moi drodzy, przed nami kolejny odcinek vloga, a w nim kolejna z Ailą przygoda. Można by powiedzieć po angielsku back by popular demand, a wszystko dlatego, że z woli widzów, którzy dodawali liczne komentarze z hashtagiem niech zadymi Artbeg, wracam, aby zaprezentować wam degustację Artbega Wibishti zabutelkowanego w wieku lat 5. Zapraszam na kolejny materiał! Dzisiaj to dopiero będzie odcinek. Whisky będzie, degustacja będzie, opowieści dziwnej treści będą, notesik będzie i punkty też będą. Ostatnimi czasy wielu stałych widzów pisało pod moimi wideo mniej więcej w tym tonie. Panie Miller, kiedyś to pan miałeś odcinki, dzisiaj to pan nie masz odcinków. Kiedyś długo, na temat i owszem, nie na temat też, ale zawsze ciekawie o alkoholach znanych i mniej znanych. A dzisiaj, jak karabin pan gadać o samych alkopopach, mainstreamach jakichś, to jeszcze w krótkim formacie. No i cóż, moi drodzy, nie sposób zaprzeczyć, tak właśnie faktycznie ostatnio było. Odkryłem taką, nie wiem, czy mogę powiedzieć niszę, bo to taka mainstreamowa nisza głównego nurtu. Nagrałem o wielu alkoholach znanych, rozpoznawalnych, szeroko dostępnych, często przystępnych cenowo. To budzi takie, powiedziałbym, pewne sprzeczności, bo zawsze, kiedy nagrywam o czymś drogim, natychmiast pojawiają się osoby niezadowolone, które piszą, że lepiej, abym nagrywał alkohola, który każdy może kupić. Za każdym razem, kiedy nagrywam alkohola, który każdy może kupić, natychmiast pojawiają się osoby, które mówią, że takie rzeczy to są nudne i nagrywajmy o rzeczach, które są rozwijające, nowe, ciekawe i podbijają świat i w ogóle. Także, jak widzicie, tych sprzeczności w internecie jest sporo, a wszystko dlatego, że każdy stosuje swój filtr i ten filtr jest oczywiście bardzo subiektywny. Ja staram się robić to w taki sposób, aby przynajmniej częściowo i przynajmniej w niektórych momentach zadowolić wszystkich, dlatego uprzejmie proszę o wyrozumiałość. Algorytm YouTube'a, nie są to może sprawy, w które chciałbym się specjalnie zagłębiać, bo nie są one istotne dla treści odcinków, ale działa mniej więcej w ten sposób, w jaki sposób to działa korelacja pomiędzy aromatem i smakiem whisky. Mianowicie, wiele razy mówię, że aromat whisky pachnie w jakiś sposób, ale pytanie, czy smak dotrzyma tej obietnicy, którą aromat złożył. I tak samo jest na YouTubku, kiedy nagrasz jakiś odcinek, który dobrze hula, to wypadałoby, aby ten kolejny odcinek dowoził podobny typ treści i jakości, bo wtedy algorytm uznaje, że te odcinki się gonią, że jest dobrze i że trzeba pokazywać cię nowym użytkownikom serwisu YouTube. Ponieważ dla mnie, jako dla twórcy, powiem tak z angielska, głównym incentywem jest to, aby moja społeczność rosła. To chyba normalne. Staram się dopasowywać do algorytmu nie tylko dlatego, że lubię, ale też dlatego, że jako twórca, który chce rosnąć trochę, muszę, bo jestem człowiekiem, który po prostu obserwuje rzeczywistość i stara się w tę rzeczywistość wpisać, a nie rzeczywistość zaklinać. To jest taka strategia życiowa, którą bardzo serdecznie polecam do zaaplikowania w całej szerokości i rozciągłości życia, bo po prostu działa. No i tak to właśnie było, że postanowiłem tę niszę mainstreamową trochę wyeksplorować, ale po ostatnim wideo o słonecznym brzegu można powiedzieć, że tak jak każdy cykl, taki cykl fluktuujący osiągnęliśmy, no osiągnęliśmy dolne zwrotne położenie. Ostatni odcinek obejrzał się już w sposób, powiedziałbym, obejrzało go zdaje się około 10 tysięcy osób w pierwszą dobę, co jest oczywiście wynikiem zadowalającym. Kiedyś mogłem tylko marzyć o takim wyniku i doszedłem do tego miejsca wyłącznie uporem i licznymi, regularnymi nagraniami, ale dzisiaj jest to taki wynik, który nie jest, powiedziałbym, na tyle dobry, aby skłonić mnie do dalszego nagrywania. Więc choć mam w rękawie cały czas odcinek o tym, że ekspert pije piwo z brokatem. Gdzie jest ten brokat? Tu się musi z dna podnieść. Więc będzie odcinek ekspert pije piwo z brokatem. Moi drodzy, mam jakieś mniej znane wersje Jägermeistera, które też planuję tutaj ponagrywać. Wszystko to będzie spokojnie, nie zostawiam mainstreamu, mam jeszcze kilka innych asów w rękawie, ale pomyślałem sobie, że skoro teraz już nie mam takiego obowiązku, aby znowu dowieść ten alkopop, to może jest to dobry moment, aby wrócić do świata whisky słodowych i wracam z odcinkiem, na który umówiłem się z wami jakiś czas temu. Będzie to odcinek o whisky Artbeg. Postanowiłem, że odrobinkę zmienię jednak formułę. Myślałem o tym, aby nagrać o Artbegu Wibishti i Artbegu Anoa. Natomiast pomyślałem sobie, że może ciekawie byłoby nagrać dzisiaj o Wibishti, a w przyszłości ja już nauczyłem się, aby nigdy nie obiecywać odcinków z deadline'em, bo to zwyczajnie nie działa, ale w przyszłości chciałbym nagrać
odcinek o całym tym stałym portfolio Whisky Artback. Mielibyśmy zatem dyszkę, mielibyśmy, dobrze mówię, przepraszam, mielibyśmy Anoę, mielibyśmy Wibisty, mielibyśmy dyszkę, mielibyśmy Ugada i mielibyśmy Kory Wrechen. Także byłoby całe portfolio. Bardzo proszę, powiedzcie mi w komentarzach, czy jesteście zainteresowani takim odcinkiem. Kiedy spojrzycie na dół, pamiętajcie, że jest tam także przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek, które sprawiają, że nie zapomnicie o kolejnych odcinkach, które pozwolą wam nie tylko zdobywać wiedzę o alkoholach, ale także obserwować moją drogę przez świat YouTube'a i to, jak mój kanał się rozwija. Wiem, że jest tutaj wiele osób, które obserwują mnie od samego początku albo od 3 lat, kiedy to na YouTube'a wróciłem i oglądali moją drogę od 0 subów albo od tam 3 czy 4 tysięcy subów do teraz już 180 kilku tysięcy subów. Także moi drodzy, jak widzicie, dzieje się. No w każdym razie, jeśli macie ochotę, żeby taki odcinek powstał, wpisujcie w komentarzach wszystkie artbagi. To jest kurczę, ja to, co trzeba wpisywać w komentarzach, nie wiem dlaczego, mógłbym sobie to wymyślić wcześniej, ale zawsze wymyślam to na wizji, kiedy kamera jest już włączona, więc czasem to są trochę dziwne sformułowania, ale niech będzie to wszystkie artbagi, wpisujcie wszystkie artbagi i jeśli tak się stanie, tych komentarzy będzie dużo, to spotkamy się z całym portfolio artbaga w jednym odcinku, co może doprowadzić do nie tylko całkowitego zwęglenia mojego języka, ale wręcz być może i ja zamienię się w węglową rzeźbę i to już może być ostatni odcinek, bo tyle dymnych potworów, to zwyczajnie i po prostu nie ma żartu. No dobrze, moi drodzy, tyle tytułem wstępu, jeszcze tylko może powiem, że jeszcze chyba, no nie, bez przesady, jeszcze nigdy, są odcinki, do których naprawdę dużo muszę się przygotowywać. Muszę wam powiedzieć taki, tutaj się, ja nie lubię się żalić, ale się trochę wypłaczę. Naprawdę długo się przygotowywałem do odcinka o Campari. Odcinek ten podlinkuję sobie tutaj w karcie, możecie obejrzeć. Niezwykle ciekawa historia alkoholowa, piękny marketing historyczny i naprawdę duża taka kulturowa głębia marki. Ale ponieważ to też takie ciekawe, w Polsce smaki gorzkie nie są lubiane i pomimo, że marka jest globalna, to odcinek ten nie spotkał się z dużym zainteresowaniem, pomimo w mojej opinii naprawdę interesującej treści. Więc jest to taki odcinek, do którego no dłużej się przygotowywałem, nie ma co się oszukiwać. Natomiast do tego odcinka przygotowywałem się długo, ale nie dlatego, że są tutaj jakieś informacje, które trzeba opanować, jakieś daty, których trzeba się nauczyć, czy nazwiska, które trzeba poznać, czy sylwetki osób. Będzie jedna sylwetka tej osoby, którą dzisiaj będziemy omawiać. Tylko dlatego, moi drodzy, że Artback Wibisty to jest artback, który jest takim ostatnim wypustem menadżera destylarni Artback, który to menadżer nazywa się Mickey Hedges i prowadził destylarnię Artback przez 13 lat, zanim w zeszłym roku odszedł na emeryturę. No i cóż, i tak się okazało, że być może pamiętacie taki odcinek Rejs po Hebrydach, gdzie wraz z moimi kolegami pływaliśmy jachtem po Morzu Hebrydzkim, odwiedzając również destylarnię na wyspie Isla. I tam byliśmy m.in. w Artbagu i podczas tej wizyty otrzymałem butelkę, nie tę butelkę, o tę butelkę tutaj, otrzymałem butelkę Artbaga Kory Wrechen, na której to butelce podpisał się właśnie sam Mickey Hedges, który napisał Artbag Islandia. Także tak to właśnie wygląda, moi drodzy. No i pomyślałem sobie, dammit, jeśli tej butelki nie pokażę teraz, kiedy nadarza się okazja, a Mickey Hedges odszedł już na emeryturę, to w zasadzie ten, że tak powiem, kontekstowy artefakt znajdujący się w mojej kolekcji, no, że tak powiem, straci swoje 5 minut, nie będzie innej okazji, żeby go pokazać. No więc tak, kurczę, nagle się okazało, że zgubiłem tę butelkę i przez dobre pół godziny nie mogłem jej znaleźć. Ale moi drodzy, oto jest odręczny, prawdziwy, autentyczny podpis. Teraz ta butelka jest już takim ciekawym artefaktem. Oczywiście ten podpis nie ma żadnego wpływu na smak tej whisky, ale jest to taka miła, powiedziałbym, historia z nią związana. No ale dobra, moi drodzy, przejdźmy może do rzeczy w kierunku do Adremu, bo jak widzicie, ten gen słowotoku cały czas mam w pełnej dominacji i w silnej ekspresji. Mógłbym gadać godzinami, tylko po co? No więc myślę, że dobrze byłoby zacząć od kalibracji. Myślę, że dobrze byłoby kalibrację tę poprowadzić nie Anoą, tylko Artbagiem 10, czyli takim, powiedziałbym, szlagierem destylarni Artback. To jest whisky, która wprowadzona została na rynek w roku 2000. To jest whisky, która była takim swego rodzaju, można powiedzieć, taką prawdziwą rezurekcją,
chociaż jest Bruchladdy Resurrection, no ale nieważne. Taką rezurekcją Artbaga, bo w 1997 roku Artbag przeszedł w ręce firmy Glenmorangie, która stała się własnością koncernu LVMH, czyli Louis Vuitton Moet Hennessy. No i tak się złożyło, że zarówno marka Glenmorangie, jak i marka Artbag, jeszcze tam była destylaria Glenmorangie, która została sprzedana jako mniej prestiżowa, te dwie marki zostały wyniesione na taką orbitę premium, taką orbitę premiumizacji, prestiżowości, luksusu, i Artbag to jest faktycznie przez te 24 lata w posiadaniu LVMH przeszedł niezwykłą drogę, na pewno bardzo ciekawą marketingowo, i Artbag właśnie z tego marketingu naprawdę słynie. No i cóż, i w 2000 roku, 3 lata po przejęciu destylarni Artbag, pojawiła się dziesiątka. Ja nie będę opowiadał tutaj całej historii destylarni, ponieważ opowiedziałem już ją w odcinku o Artbagu dziesięcioletnim, czyli właśnie tym, także zachęcam Was do tego, aby odcinek ten obejrzeć. Jest to historia ciekawa, historia, w której pojawiają się luki, przerwy i różne historie. Artbag był już bliski upadkowi, później wrócił i dzisiaj jest znowu silny, także jest tutaj naprawdę dużo ciekawych historii. No więc, ponieważ Artbag jest alkoholem, który jest bardzo intensywny, jest bez wątpienia dymnym potworem, ciekawie byłoby chyba poddać się kalibracji na początku odcinka, czytaj po kilkunastu minutach jego trwania, po to, aby ten smak Artbaga zdążył wybrzmieć, zanim napijemy się Wee Beastie, którego jeszcze musimy zaprosić na scenę, bo cały czas go tutaj nie ma. No więc tak, jest to... Już chciałem tak od razu chlapnąć. Jest to oczywiście whisky mocno dymna, torfowa, whisky, w której ta taka charakterystyczna wędzoność, dymność jest tutaj przeważająca. To jest też alkohol, który, mogę powiedzieć tak, jego na pewno zaletą dla producenta jest bardzo duża intensywność smaku, ale pewnym wyzwaniem w mojej ocenie jest różnicowanie go, a ponieważ Artbag przez pewne luki w rocznikach w magazynie, których to luk przyczyny opisywałem we wspomnianym odcinku Artbagu 10, nie może sobie pozwolić na takie najprostsze różnicowanie wiekiem, więc różnicuje na inne sposoby i to według mnie jest całkiem ciekawa historia. No dobrze, napijmy się dyszki. Moi drodzy, dla mnie to jest sytuacja wysoce traumatyczna, a wszystko dlatego, że w czasie pandemii na home office łatwo, można powiedzieć, łatwo doprowadzić do takiej sytuacji, w której poszły konie po betonie. No ja postanowiłem troszeczkę, że tak powiem, zapanować nad swoją dietą i doprowadza to być może do sytuacji kuriozalnych, bo w weekend wpisałem do aplikacji, której używam do liczenia kalorii, zarówno 9 ciastek duńskich, jak i 400 ml Prosecco, które to jest alkoholem dość niskokalorycznym, więc się pyli, no ale nieważne. W każdym razie mam to pod kontrolą i taki łyk Artbaga to nastraja natychmiast na jakieś mięso, kiełbasę, coś takiego tłustszego, kalorycznego, a przede mną jakaś sałatka z tuńczykiem dzisiaj, także no cóż... No jest to po prostu docencie to, tak? Docencie to, co dla Was robi. No dobra, ale przejdźmy już do Artbaga Wee Beastie. Butelkę Artbaga Wee Beastie otrzymałem od polskiego zespołu LVMH, za co bardzo serdecznie dziękuję. Muszę powiedzieć, że jest mi niezręcznie i to za samego Wee Beastie to jeszcze by mi nie było niezręcznie, ale szukając Artbaga od Mickey Headsa, znalazłem także, za to jest mi niezręcznie, znalazłem także zamkniętą i dobrze zakurzoną butelkę Artbaga Anoa, z banderolą z 2016 roku. Banderola często ma, nie wszyscy to wiedzą, rocznik o rok wcześniej niż została użyta, bo często wydawana była rok wcześniej, a no oczywiście z 2017 roku, może warto sobie przypomnieć, tak jak już wspomniałem, Artbag dziesięcioletni to był rok 2000, później był Ugadaj w 2003, Cory Vrehen w 2009, w 2017 Anoa i dopiero w 2020 pojawił się Wee Beastie, on już zaraz tutaj będzie. No w każdym razie okazało się, że mój tak zwany dar losu przez 3 czy 4 lata gdzieś tam w kącie zapomniany. No i tak się stało, że kiedy dostałem od Was Artbaga Wee Beastie, mówię tu o Was, o polskiej ekipie LVMH, którą oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam, to również o nim zapomniałem i przyniosłem go do domu, ponieważ dostałem go w takim wydaniu chyba blogerskim albo influencerskim, gdzie było dużo słodyczy. I przyniosłem go do domu, żeby podzielić się słodyczami z Olgą. No i schowałem go pod biurkiem i to musiało być na Halloween. I tak szczerze mówiąc, to dopiero go znalazłem 2 albo 3 tygodnie temu. I nie chodzi o to, że ja mam jakiś tutaj wielki nieład. Po prostu chodzi o to, że tych butelek jest dużo. Jak wiecie, prowadzę program, jak ciągle pamiętam, jak on się nazywa, to jest program
DPRB, domowy program redukcji butelek, więc staram się tych butelek wyzbyć. Mam ich rzeczywiście w nadmiarze i szczerze mówiąc to wcale nie wyczekuję żadnych darów losu, bo one najczęściej przychodzą w takim momencie, w którym wcale nie mam takiej intencji, aby nagrywać jakiś odcinek, więc wolałbym takich butelek w ogóle nie dostawać, ale kiedy już je dostaję, no to, że tak powiem, ta strona marketingowa raczej nie może liczyć na to, że taka butelka się pojawi w moim odcinku, ale zawsze może liczyć na to, że taka butelka pojawi się w moich mediach, na przykład na Instastory czy na Facebooku. Jeśli tylko macie ochotę, pamiętajcie, że jestem tam aktywny, więc warto mnie śledzić w social media również. No więc tak to wygląda. No i teraz tak, moi drodzy, dostałem tego Artbega Whibisty w ciekawym opakowaniu i to jest chyba dobry moment, aby whisky ta wkroczyła na scenę. Uwaga! Oto i on, Artbeg Whibisty w pięknym pudle paradnym. Za każdym razem, kiedy pokazuję tego typu gadżety niestandardowe, to piszą do mnie kolekcjonerzy, którzy zainteresowani są ich przejęciem, odkupieniem i tak dalej, tym podobne. Powiem od razu zupełnie szczerze, że zawsze na takie prośby odpowiadam negatywnie. Mówię o tym również dlatego, że za każdym razem, kiedy wspomnę o nadmiarze butelek, pisze do mnie sporo osób, czy mogę dać im je za darmo. No więc odpowiedź jest taka, kategorycznie nie mogę. Dwa główne powody, odpuszczając już sobie tutaj powody filozoficzne jakieś, to dwa główne powody są takie, że nie jestem zainteresowany podejmowaniem ryzyka związanego z weryfikacją lub brakiem tej weryfikacji wieku takiej osoby obdarowanej. I druga sprawa jest taka, że nie mam czasu na podjęcie pracy związanej z redystrybucją i jej logistyką. No ale dobra, moi drodzy, zostawmy to, te nieprzyjemne rzeczy już za nami, zajmiemy się przyjemnymi. Moi drodzy, tutaj jak widzę, to tego Artbega musiałem otrzymać w okolicach Halloween, czyli kilka miesięcy temu. Sorry za to opóźnienie, nawet go nie otworzyłem. Tylko zajrzałem, że są słodycze. No właśnie, te słodycze. Ja nie ukrywam, że tutaj, kiedy je znaleźliśmy, to z Olgą już konsumowaliśmy, bo był tutaj dyniowy KitKat. I dyniowy KitKat zwrócił moją uwagę. Mam tutaj jakieś rozmaite słodycze. Także dzięki za słodycze, moi drodzy. Tutaj mam jakiegoś, widzę, Dark KitKata, także mroczne klimaty halloweenowo-artbegowe. I w rozlicznych bibułach i innych tutaj słodycze jeszcze odzyskam, oczywiście nie będę ich jadł, bo się odchudzam, ale wiecie, no nie mogą się zmarnować, kurczę, to jajko z czekolady mi się podobało, może powinienem je dopisać do swojego bilansu kalorycznego, no żebym tu nic nie przegapił. Dobra, moi drodzy, jest Whibisty, oto on, całkiem ciekawa prezentacja butelki. Ja może tego pudła się już tutaj pozbędę i zajmijmy się samą whisky. No więc w oczy rzuca się oczywiście od razu czerwony kapturek, to tak zawodnie brzmi, czerwony kapturek, no więc Whibisty to czerwony kapturek. Myślę, że trzeba zacząć od wytłumaczenia sobie tej nazwy. Otóż w Szkocji słowo wee jest zdrobnieniem i oznacza po prostu mały. Kiedy mówimy, że coś jest wee, to jest bardzo małe i nie wyobrażam sobie przebywania czy podróży do Szkocji bez znajomości dwóch słów. Pierwsze to jest I i to znaczy tak, a drugie to jest wee i to znaczy mały. Więc kiedy byliśmy na przykład, zresztą jak widzieliście w ostatnim szkockim sezonie, kiedy byliśmy na wyspie Harris i Lewis, Ania wtedy miała, moja córka, 10 miesięcy, wiele osób było zaskoczonych i z uznaniem, z uśmiechem, z sympatią, z serdecznością mówili "You're traveling with your wee one". I wee one to jest właśnie mała córeczka, czy małe dziecko, tak Szkoci mówią. Też można powiedzieć a wee drum, czyli malutki dramik. To już brzmi tak swojsko, nie? Trochę po słowiańsku, taki malutki dramik, wee drum. No więc my takiego wee drama już drugiego zaraz się napijemy, moi drodzy. I wee beastie znaczy nic innego niż maleńka bestia. No i cóż, Artbeg ten, no tak powiedzmy, tak powiem, bo widać to na etykiecie, szczyci się trochę zaskakującą, bo niską deklaracją wieku, 5 lat. No dla starej destylarni 5-letnia whisky to nie jest jakiś wielki wyczyn. No Artbeg już tu wspominałem przed chwilą, że może dla Artbega troszeczkę trudniej to jest, ale no tutaj to 5 lat jest zaskoczeniem, zwłaszcza, że gdzieś tam między wierszami wyczytać można, że podobno jest to najmłodszy Artbeg. Oczywiście były kiedyś takie Artbegi na początku lat tam 2000, gdzieś tam czy w pierwszej dekadzie może się pojawiały tam very young, still young, almost there. Starsi miłośnicy marki z pewnością je pamiętają. Zresztą tych wypustów było znacznie, znacznie więcej. Ja będąc pierwszy raz w destylarni Artbeg kupiłem za, no nie pamiętam za ile, ale za kilkadziesiąt funtów Artbega Roller Coaster. Dzisiaj ten Artbeg jest znacznie droższy, ale ja go wypiłem. No cóż,
To tak już jest w świecie whisky. Nie zawsze chodzi o to, żeby być jakimś tam domniemanym inwestorem. Jeśli nie wypijesz, a tylko masz jakąś butelkę, to nic nie wiesz. Nie ma sensu się popisywać. Możesz wstawiać zdjęcia swoich ścian zamkniętych butelek, ale to nie znaczy, że znasz się na whisky, to tylko znaczy, że ją kupujesz. I z tego również warto sobie zdawać sprawę, gdy spotkamy kogoś, kto zbyt mocno się na te whisky pompuje, bo pompować się nie wolno. Więc tak to wygląda. Najlepiej jest odzywać się, kiedy już coś się zrobiło. No i teraz tak, moi drodzy, jest Weebist, jest tutaj takie drapnięcie tej bestii, takie czerwone linie na etykiecie. No i cóż, no, trzeba powiedzieć, że butelka wygląda ładnie. Zestawmy już tutaj całe portfolio. Na pewno wyróżnia się i to w sposób widoczny, więc jest to taka, powiedziałbym, no, interesująca koncepcja. Zaskakuje ta data. 5 lat. Od razu powiedziano szumnie, że to jest stały dodatek do portfolio, więc Weebisty obok Anoi i dziesiątki Ugada i Korybrehena zasila stałe portfolio. Być może ma to związek z tym, że moc przerobowa destylarni Ardbeg ma się powiększyć i kiedy nadprodukowane zostanie małe morze whisky, to dość szybko będzie można już ją sprzedawać, bo po 5 latach, ale to oczywiście jest, powiedziałbym, takie domniemanie, luźna koncepcja, której oczywiście nigdy od żadnego przedstawiciela LVMH czy destylarni Ardbeg oficjalnie nie usłyszycie. Jeszcze raz pozdrawiam ekipę Ardbeg. No i teraz tak. Tak to właśnie wygląda. No i co tutaj jeszcze można się dowiedzieć? Whisky ta zabutelkowana jest w mocy 47,4, czyli moc jest taka nietypowa. To jest troszeczkę więcej niż Anoa, zdaje się, bo ona jest 46,6 i to jest whisky, która leżakowała w beczkach po Bourbonie i po Sherry Oloroso. Także dwa typy beczek. Co też daje pewną swobodę i wolność, bo pozwala wykorzystywać różne beczki. Proporcje tych beczek nie zostały wspomniane. No i whisky ta celebruje przejście na emeryturę właśnie Mickiego Hetsa. I kiedy się pojawiła, oczywiście pojawiły się także, to było w pierwszej połowie zeszłego roku, 2020, pojawiły się także oficjalne komunikaty prasowe. I właśnie dlatego, moi drodzy, trzymam tutaj Manumi Office Sleeve, w którym to czeka mój komputer, aby możliwe było zaprezentowanie wam cytatu z Billa Lumsdena, czyli z... Ojej, jego funkcja jest taka nietypowa. To jest... chyba Director of Whisky Creation, jeśli dobrze pamiętam. Zaraz to tutaj potwierdzę, żeby być dokładnym. Korzystam z Manumi Office Sleeve, czyli takiego sleeve'a, pokrowca na komputer, który ma także wspornik zapewniający wentylację komputera. Ostatnio cały czas korzystam z tego w pracy. Pomaga to siedzieć z wyprostowaną pozycją. Dbam w ten sposób o plecy, wygodnie mi się pracuje i wszystko jest lepsze, a świat jest lżejszy i życie przyjemniejsze. Także jeśli tylko macie ochotę, wpadajcie na manumi.pl. Obecnie, by the way, trwa przecena i wyprzedaż portfela legendarnego, portfela Daily Wallet, także zachęcam was do odwiedzin. No dobrze, moi drodzy, już mam tutaj Director of Whisky Creation, także taki jest tutaj oficjalny tytuł Billa Lumsdena i on powiedział, już mówię z tłumaczeniem, ale na najważniejszym słowie już za moment się tutaj skupię. Nie mam wątpliwości, że Ardbegianie, bo miłośników marki Ardbeg nazywa się Ardbegians, czyli właśnie Ardbegianie. Zatem nie mam wątpliwości, że Ardbegianie pokochają ten... Jeszcze raz, przepraszam, źle zaintonowałem, a zróbmy to tak, żeby było dobrze. Nie mam wątpliwości, że Ardbegianie pokochają tę piekącą w język wersję Ardbega. Beczki wybrane do jego stworzenia czynią go idealnym. Nawet dwie kontrowersyjne tutaj rzeczy będą, uwaga, czynią go idealnym do picia na czysto lub jako główny składnik w potężnie dymnych koktajlach, które sprawiają, że ślinka cieknie. Moi drodzy, dwie sprawy. Pierwsza jest taka, zacznijmy od końca. Pierwsza, a może druga jest taka, że sam Bill Lumsden mówi, który oczywiście słynie głównie z destylarni Glenmorangie, ale to jest osoba z wykształceniem w kierunku chemicznym, doskonały znawca produkcji whisky i także osoba niezwykle kreatywna w tej produkcji whisky, o czym zresztą mówiłem już przy okazji omawiania Glenmorangie Alta i Spios, czyli takich edycji, które są edycjami limitowanymi i pojawiały się u mnie na kanale. W każdym razie, wspomina, uwaga, od osoby, która jest autorytetem w branży, która sugeruje, aby whisky dymną pić w koktajlach, czyli pić zmieszaną z czymś. Single malta, moi drodzy, nie ma żartów. Nie ma żartów. I to single malta w cenach pod 200, a nie w cenie poniżej 100. W tym momencie, jeśli kogoś to w jakikolwiek sposób bulwersuje, jeśli poczuliście jakikolwiek dyskomfort związany z piciem whisky z mikserami, o coli nie wspominając,
Przypomnę wam o odcinku o piciu whisky z kolą, w którym przedstawiłem wszystkie argumenty, które zaginają każdego szwagra, który myśli, że nie można. Zachęcam do obejrzenia, bo to odcinek filozoficznie na naszej polskiej ziemi ważny, gdzie temat picia whisky z mikserami, a z kolą szczególnie, wciąż przez lata budzi kontrowersje. No dobrze, druga sprawa jest jednak taka, że w tym cytacie tutaj Bill Lumsden wspomina, że nie ma wątpliwości, że artbeganie pokochają tę piekącą w język wersję artbega. Tutaj użyto słowa tingling, to znaczy piekąca, pikantna. Już mówiłem o tym, że różne rynki mają różne podniebienia i niektórzy lubią słodko, inni lubią gorzko, inni lubią pikantnie. Nie ma z tym dużego problemu. Natomiast problem jest w tym, moi drodzy, a może nie problem, ale warto zwrócić uwagę na to, że tutaj sam jeden z włodarzy marki wspomina o tym, że jest to wersja piekąca, pikantna, wersja pieprzna, co może sugerować z kilometra z pomiędzy wierszy tę piątkę, czyli młody wiek. Ale czy tak będzie, to oczywiście zobaczymy nie w teorii, nie w domysłach i spekulacjach, tylko w praktyce artbega We Beastie pijąc. Moi drodzy, niech zatem tak się stanie, przejdźmy do degustacji. Ale zanim to się stanie, pozwólcie jeszcze przypomnę, że partnerem mojego kanału jest firma Miller Menswear, która dba o to, abym zawsze ubrany był stosownie do sytuacji w myśl zasad klasycznej męskiej elegancji. I tak dzisiaj przy okazji odwiedzin, niestety tylko w kieliszku, na cudownej królowej Hebrydów, czyli wyspie Isla, nie mogło być inaczej. Musiałem założyć marynarkę tweedową i to jeszcze w kolorze pomarańczowym lub zależy kto patrzy, łososiowym, w niezwykle nietypowej konstrukcji na 6 guzików. Nie będę ich teraz zapinał, ale wstawię zdjęcie, w którym możecie zobaczyć, to jest marynarka nie do kupienia w świecie RTW, w świecie krawiectwa, czy może w świecie ubrań ready to wear, ale jest to marynarka do zdobycia w świecie krawiectwa majowego, który to świat jest po to, aby spełniać marzenia. I ja takie właśnie marzenie, a być może nawet trochę bardziej fanaberię miałem, taką marynarkę sobie uszyłem i przechodzi ona do klasyki mojej garderoby, noszę ją z przyjemnością, choć zdaję sobie sprawę, że jest odrobinkę crazy. No ale dobrze, moi drodzy, zostawmy to i przejdźmy już do We Beastie. Artbeg pięcioletni, artbeg z czerwonym kapturkiem, artbeg czerwony kapturek, tak go będę nazywał. Otwieramy flaszeczkę. Kapturek plastikowy. O, udało się zdjąć. Trochę poluzuję korek, żeby nie urwać, ale mam nadzieję, że będzie tutaj też ta zachęta akustyczna. Uwaga! No, była zachęta akustyczna. Polejmy We Beastie i zobaczmy, co w trawie piszczy. Dobra. No i cóż, moi drodzy, teraz spełniam obietnicę. Tutaj przechowuję różne notesy, moi drodzy. Mam notes, w którym zapisuję techniki związane z różnymi sportami, które uprawiałem. Mam notes, w którym zapisuję słówka języków, których się uczę. Mam notes, w którym rysuję. Mam notes, w którym zapisuję wszystko, co udało mi się wyrwać od świata w związku z wiedzą o żeglarstwie. Mam notes, w którym piszę, czy zapisuję wszystkie nuty piosenek, które umiem grać na flażolecie, bo przypominam, że cały czas gram na flażolecie. I do tego mam też notes, w którym opisuję reguły inwestycyjnej gry, którą prowadzę. Także mam tych notesów sporo. Mam też notesy z wiedzą ogólną życiową. Tych notesów mam najwięcej. Być może kiedyś, jeśli uda mi się zostać osobą, która coś w życiu osiągnęła, moja córka wyda je pośmiertnie i będzie miała jakiś, powiedzmy, walor inwestycyjny po ojcu. Zobaczymy. No dobrze, moi drodzy. To jest już nasz tutaj notesik znany. Ja tylko chciałem wam powiedzieć, ostatnio narzekaliście, że notesu nie ma. To, że go nie ma publicznie, to nie znaczy, że go nie ma w moim życiu. Ja tutaj cały czas regularnie degustuję i jakby notki są cały czas pisane, także whisky się pojawiają. Natomiast są to takie whisky, które być może punktacją, bo te punktacje to tutaj się pojawiają całkiem niezłe czasami, tylko tak rzucę okiem, to mamy 85, 93, 93, 75, 77, 92, 92, 86, 87, 90, 91, 91, 90, 90, 91, 90, 92, 92 dla Milberna. Także coś tam się, 93 dla Kalili z 83. No także jak widzicie, trochę się tutaj różnych rzeczy pojawia. Natomiast te whisky
93 dla 21-letniej, przepraszam, nie, to jest Glenn Farklas z 67. 21-letnia Craigellachie 89. Także jest tutaj trochę tych notek i one nie byłyby ciekawe w odcinkach, znaczy może dla niektórych byłyby ciekawe, ale te odcinki w ogóle by się nie oglądały. Natomiast uważam, że moim wręcz obowiązkiem jest, aby cały czas degustować po to, aby być w grze, bo kiedy odchodzisz od stołu, możesz też wypaść z obiegu. No ale dobrze, moi drodzy, przejdźmy tutaj do naszych, to będzie 95, niedługo jakaś jubileuszowa, muszę pomyśleć nad jakąś flaszką, 95 whisky oceniona przed kamerą. Trochę już się tutaj tego nazbierało i to będzie... Hardback Weebisty, 5-letni z 2020 roku. No i dobrze, moi drodzy, jestem ciekaw, co to będzie. Uwaga! Jest dymnie, jest kremowo, jest trochę zbożowo, jest przyjemnie, jest czekoladowo, jest też trochę mało, muszę powiedzieć. Spodziewałbym się, że doleci mi tutaj do nozdrzy nieco więcej. Wrócę na chwilę do tego Artbega Dyszki. Artbeg Dyszka to jest whisky, którą oceniłem całkiem nieźle. Jeśli dobrze pamiętam, pozwólcie, że sprawdzę. Gdzie ja to go oceniałem? Jest, Artbeg 10, 83 punkty. No to całkiem niezły wynik, zobaczymy. No nie, tutaj muszę powiedzieć, że jednak przy tym Artbegu, gdzie jest już trochę takiej wodorostowości, dymności, trochę słodyczy, to Weebisty wypada jednak blado na aromacie. I to właśnie jest, tak powiedziałbym, ten moment, jeszcze nie wiadomo, bo przecież ona może za chwilę okazać się fenomenalna w smaku, ale to jest ten moment, w którym nie lubię dostawać tych darów losu właśnie dlatego, że zawsze, czy chcesz, czy nie chcesz, co byś nie mówił, rodzi się w serduszku taki smuteczek, że ktoś cię lubi, był dla ciebie miły i ci tę butelkę przysłał, a ty później mówisz, że... No i takie to jest życie. No ale trudno. Jedziemy dalej, moi drodzy. No szukam tam trochę tego wodorosta, może tam jeszcze znajdę, ale trochę za mało. Trochę płasko, trochę krótko i węzłowato. Chciałbym troszeczkę więcej, ale czasem tak jest, że whisky są zamknięte i dopiero w smaku pokazują, co mają. I zobaczmy, co ma Artbeg Weebisty na języku. No dobra, Bill Lumsden miał rację. Jest to whisky pieprzna, jest to whisky wyraźnie pieprzna. Ta pieprzność nie jest ordynarna i otrząsająca, to jest pikantność, mocna pikantność. To jest może łycha, która podobałaby się takim osobom lubiącym pikantne tematy. Ja do takich osób nie należę, ale to przyjąłem z, powiedziałbym, ze spokojem. Na początku pojawiło się trochę takich aromatów, które mi się nawet spodobały. Jeśli ktoś jeszcze nie pił whisky dymnej, to przepraszam za szok, który mogę wywołać, ale takie aromaty tam były. Takie oleje silnikowe, takie smary, taka dymność, wędzarnia, no takie tematy przyjemne. Później przejęła stery ta pieprzność, która jednak zgasła, wygasła, łyszunia przyjemnie rozgrzała i pojawiły się tematy związane z ciemną czekoladą. Więc tutaj ten Kit Kat Dark Chocolate, który przed chwilą się tutaj pojawił, by doskonale pasował. Więc... Albo trochę jakieś lepsze, gorzkie czekolady, ostatnio trochę też, przy okazji Metaxy rozmawialiśmy o tym. W każdym razie, finish jest trwający, wręcz zaskakująco trwający jak na 5-latkę. Co tutaj muszę powiedzieć, to na pewno whisky dymne są uprzywilejowane w wypuszczaniu nasów i whisky młodych, bo dymnością łatwo pokryć te niedociągnięcia, które w słodkich, deserowych, lekkich destylatach jednak no, są ewidentne. Więc tak to wygląda. No i teraz tak, moi drodzy. Artbeg Weebisty to jest Artbeg, który na pewno dowozi tę jedną rzecz, która jest dla Artbega kluczowa, a mianowicie dowozi dymnego potwora. To nie jest nawet Weebisty, to jest full time beastie, tak bym powiedział. Jest tutaj bez wątpienia dużo dymności, która jest jeszcze
nie wiem, tutaj mógłbym powiedzieć, intensyfikowana albo fortyfikowana tą pieprznością. Ja wielkim fanem tej pieprzności nie jestem, ale też nie jestem skłonny do tego, aby ją tutaj beszczać i rugać. Wszystko dlatego, że jest to pieprzność, która jest tutaj jakimś elementem i nie jest to pieprzność otrząsająca, alkoholowa. Nie jest to pieprzność taka, która jest pełna goryczy. Jest po prostu mocno pieprzna. Podobał mi się na początku ten taki moment, jeszcze go sobie nawet powtórzę. Podoba mi się na początku ten moment właśnie tej olejowości. On niestety jest krótki. Ja wiem, że to jest trochę crazy, że ktoś wam mówi, że czuję jakby na języku miał smar z silnika samochodowego i to jest super. No ale z drugiej strony smaru się nie najesz, nie? A Artbega możesz wypić. Więc to było niezłe. Później ta pieprzność rzeczywiście się pojawia. No i przyjemny finish taki właśnie czekoladowo-dymno-drzewny. Także jest to, no nieźle, ten drugi łyk nawet trochę bardziej mnie zachęcił. Moi drodzy, Artbeg Wibisti nie może skakać do Artbega Dyszki, ale jest to Artbeg, który tę potworowość i dymność dowozi. Podoba mi się ta smarowość, olejowość, trochę mniej ta pieprzność. Finish oceniam jako udany, długi, trwający, trzymający się języka. Faktycznie to tingling, czyli to pieczenie występuje i myślę, że to jest whisky, która ode mnie otrzyma. Chciałem dać 2 siekierki, ale w dobrym humorze dam 78 na 100 punktów. Moi drodzy, kolejny odcinek za nami. Mam nadzieję, że to odcinek, który się wam spodobał i był taki jak kiedyś. Można powiedzieć, stary Miller. Dużo minut, dużo gadania, różne opowieści, niektóre dziwnej treści, ale wszystkie prawdziwe i wszystkie szczere. Mam nadzieję, że to był dla was odcinek interesujący i że zachęcił was do tego, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby mój kanał pod wideo subskrybować, wciskając także dzwoneczek po to, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Chciałbym także przypomnieć wam, że aktywny jestem na Instagramie, od niedawna także na TikToku, no i oczywiście na Facebooku, gdzie działa także grupa sympatyków mojego kanału, czyli Klika Dzika, gdzie dziki i sarenki codziennie dyskutują o stylu życia współczesnego mężczyzny, a siła nas, bo dyskutujemy w liczbie już ponad 20 tysięcy osób. Bardzo serdecznie zapraszam was do dołączenia, zarówno do grupy, jak i do dyskusji, a ja tymczasem żegnam się klasycznie WDIDZ, czyli wielkie dzięki. I do zobaczenia!